Cześć, witajcie z tej strony, bo to jest kolejny odcinek Mietra. Moi drodzy, a to jest... nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć, ale kij z tym. Dobra, ale my za to... jak się mamy dostać tutaj? Cały czas tak na wprost nas, co? Ja przejdę może drogą. Skoro gra mi to na to pozwala. On na strzała padł. Tamten też. I git, good boy. Jabło. No, myślałem, że nie padłeś. Ty mi kompletnie żadnego lutu nie dajesz, więc jesteś mi kompletnie obojętny. Ale tu coś jest. Tu coś jest i ja bardzo chętnie to sobie odpętlolę. Tam jest turbo krewetka, to nie. Tu są jakieś pozostałości bunkra? Co to jest? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Ty. Siema! Okej, tu jest. Tu jest okej. Nie ma problemu, Grzesiu. Jeszcze brakuje do tego, żeby deszcz zaczął padać. Nie, no świetnie to się. Ty. No są teraz te dwa, nie? No to nie more, baby! Jaka ta broń jest potężna! Okej. Dobra, a my? No, tak względnie powiedzmy. Zbliżam się do tego terenu. Co to jest za miejsce? Jezu! O kurwa! O Jezu! Jezu! Wypierdalaj! O ty frajerze! Ja pierdziele, co to jest? Skąd tyś? Tyś absolutnie, perfekcyjnie, przerażająco brzydki. Ja pierdziele. Holy shit, man. Próbujemy się tobie z ticharem. Nawet bym sobie obadał to piętro, czy tu jest w ogóle coś sensownego. To jest pusto kompletnie. Jakżem się zestrachał, o panie. Albo kij z tą latarką. W sumie to tak naprawdę czuję się mniej zestrachany niż w poprzednich metrach. W sensie czuję się bardziej potężny. Bo wiecie, jednak jestem już na powierzchni, nie? Dobra. To mi się ewidentnie nie podoba. Nic nie ma, dobra. Ale zaraz. Co to jest? Dzierżę w los.
O kurde. Dobra, jakaś tam tatka. Daria, miałaś rację. Naprawdę rosną z zawrotem tepie. Dwa okazy ze słonecznego miotu są już prawie dojrzałe. To niesamowite. Spakuj magnetofon i baterię, rozłóżmy tu swoją bazę. To doskonały punkt obserwacyjny. Przy okazji zaszczep Michaiła, przepraszam, na wściekliznę, bo raz już pogryzły, bo mówią, że to nic strasznego. O, panie. Chyba napompujmy sobie. Dobra. Ja bym chciał badać, to się znajduje się. A ten nasz kolega może poczekać. Oni mnie dojebały, ty. Ewidentnie jestem w tych podziemiach. Jeb z kolana. W sumie niewiele na nim to robi. Fuck. Tak to przeładował, Grzesiu! No chodź tu. Chyba spokojnie, Jerzyku. Dobra, dostaw prosto na kratę. Jakie to są podłe mutanty. Zaraz. Czy ja mam jakiś tryb snajperski w moim kałachu? Kolimator, mały magazynek. Ja po prostu nie wiem, strzelasz. Coś czujesz, ta woda to mnie dowali tak do zera. Ja sobie myślę, jaki wypadek postarzy się w noży do rzucania. Gdzie ja jestem? Naprawdę. Ja jestem centralnie nad tą miejscem, gdzie ja mam się dostać. Okej. Ej, paria! Paria! Ty того! Podnimajcie na крышу! Сейчас я стрелу опущу! Chris, weź na dach budynku, myślę, że to jest takie proste. No, okazuje się, że chyba jest proste. Okej. Daj mi tą głowę, Grzesio. On nie pada na strzał. Ty tutaj przylazły. Wlazam wyżej. Kurwa, gdzie jestem?
Nie mam apteczek! Ała, ała! Fuck, 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 fuck! Uciekaj, uciekaj! No, chodź, chodź. Dobra, spokojnie, spokojnie. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, to było najbardziej optymalne. Jaka tu się rzeźnia zrobiła, ja pierdzielę. Apteczki poproszę. Co tu się podziało? Ja w ogóle to musiał się ogarnąć, co tu się wydarzyło się. Chris, ty mi powiesz? Ja здесь, поднимайся! No właśnie. Czego drzesz ryja? Ну ты суров, братка. Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу крачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово. Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали. Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. У них секта тута. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. Ну, грешно, грешно. Ну, каждая секта на свое... Какой я сатанист? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой место немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торганул по дороге. Черта с два. Еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль. Сейчас все тут покажу. Окей. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Зараз, чекай, я потребую... Очевидно... эквипунок, аптечка... Ложнетка Б. Как есть идиоты. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так. Охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Добро пожаловать. Dobra. Badamy tam za teren tutaj. Czy coś tu mi się jeszcze
Zobaczmy, jak to wygląda moja mapa. No. Nie wygląda na za ciekawie, ale ja bym sobie chciał to jeszcze. Dobra. To są jakieś ruiny. Tu sobie opadałem. Coś mi tutaj dalej pokazuje. Ty. A teraz coś mi się pokazało na tej mojej mapie? No, powiedzmy. To jak on zlazł stąd? To jest dobre pytanie. Oczywiście kuźwa. Musi być jakaś tyrolka do cholery. To są drabajna. To jednak jestem sami inteligentny inaczej. Tu trzeba logowo moje. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуюсь, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь, полезного забирай. Мне все равно с собой тащить без руки. Давай, не стесняйся, пробуй. Dobra, no to bierz mi się za robotę w takim wypadku, nie? U mnie ten czemodan nie tylko szło do widu. Mózgów tam, dziwać nie kuda. No to co, no to... Tego poproszę tyle. Tego tyle. I tego... Do szteguna? No ale dobra, już niech będzie. To bym sobie zainstalował. Wyczyśćmy. Czy ja mam tutaj do zainstalowania? Nie. Ale na pewno potrzebuję wyczyścić. O Jezu, taką fondolona. Okej. Okej, mamy to! A ruki, widzisz, złote! Nie pożalejcie, że wzięli. Rwaniemy, bratka, na wschód. Тут-то у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и ну, есть стрелка. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Ну, как раз звать именно. Proszę bardzo. Jak wygodnie się zatrzymałem. Dobra. I co teraz się tutaj będzie działo? Dobra, zobaczmy, co mamy do zrobienia na mapie. Wróć do Aurory, w końcu go poznałem ten cały czas. Kryjec wygląda na podwórznika z krwi kości. Pora wracać na Aurorę. Ale, mam jeszcze chwilę czasu. Ja bym chciał pójść tutaj i zobaczyć, co to jest. Co to jest. Artyom, Sam, u nas tut sytuacja. Anna nie wychodzi na związ. U kogo jakie myśli? Kto to zna? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Одна? А вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда! И вообще, хватит клювами щелкать! Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы! Конец связи! День! W ten sposób słyszałem i połowę miasta. Świetnie po prostu.
Dobra, spokojnie, spokojnie, Jereczku. Elo! Jeden do dwóch. No chodź, no chodź. Chodź, muszę. No. Dziękuję. Okej, co ja mam teraz zrobić w takim wypadku? Łącząc z Anią. No, idealnie się składa po prostu, bo zamierzamy iść w tym samym kierunku, tak naprawdę. Więc okej. Jakie mam teraz... W tym kierunku. To jest jakiś ziomuś, ale... Polaków wzywasz? O kurde, no i wezwał! Ziomek! No dobra. Cyk, cyk, cyk. O kurde! Łącie! No to ewidentnie poskutkowało tak, jakbym chciał. Dobra, zdech. Dobra, okej. Dobra. Nie chcecie bawić się razem? To pobawimy się osobno, okej? Muszę trochę w tą stronę podejść. To jest tutaj? Dobra, padł. Gdzieś widziałem jeszcze jego. Szybki pada sobie przeładuje. To jest dość jego kolegę. To jest safe house-ik. Nice, 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 nice. I to mi się podobuje się. To sobie wytwórzmy, ty sobie wytwórzmy, więcej nie mogę, co? Nie, w sumie do shotguna nie używam w ogóle amunicji. A tego bardzo poproszę. Nie mam części! Jaki bullshit! Okej, trzeba będzie pofarmić jakieś rzeczy. Okej, dobra. Dobra. Jak wszyscy wiedzą lub nie wiedzą, ja wielkim fanem gry w nocy to też tak aż za bardzo nie jestem, jeśli chodzi o metro. Do rana. Jeśli mogę, to się prześpię, bardzo chętnie, poproszę. Ale to jest w sumie ciekawe, że sprowadzili w metrze Exodus system dnia i nocy. Hej, wyszliśmy na powierzchnię w sumie, nie? Ma to sens! Dobra. Znaleźliśmy Kriesta, tak? Wow. Dobra, wyjdźmy na powierzchnię. I gdzie ja mam się udać? Podam moją kobietę.
Okej, okay, mele jest pod... Okej... Okay. Ona gdzieś będzie... Takie. Hmm... Czyżby ona gdzieś tam wlazła? Ania, Ania, Ania. Jeszcze raz. Stacie się łączność z Anią i nie potrafi, że potrafią siebie zadbać, to bardziej większość z nas wie i pewnie niepotrzebne, ale może grzyć. Ok, czyli trzeba tu oczyścić. Elo. Gdzieś jeszcze słyszę. A tu jesteś. Siema. Też padłeś. Gin. Rozgniotłem ją. Gdzie ty jeszcze jesteś? Robaczku. Dupala dostał. A ja za kolegu będzie wołał. Taki trwaniak, że aż ziomeczków musisz wołać. Rajerze. Zabiję się. Fuck. Zabiłem się spadając z drzewa. O Boże. O Boże, Boże, Boże. Geigera informuje się, że jesteś blisko źródła promieniowania. Wiem to. Ach. Ach, metro, metro. Dobrze. Anka, kurwa, gdzie ty jesteś? Jasne, miejscowa ludność i zwierzęta nie są dużym problemem, ale wciąż. No dobra, dobra. No to... No to spróbujmy wymordować ich wszystkich po prostu, nie? Co tu jest? I co tu się będzie pałętać? Nie trafię. Świetnie. Pamiętajmy, że strzelanie z broni snajperskiej moim wyku... W mojej... Nie no... Jeszcze świetnie. To było naprawdę optymalne. Padłeś. Dobra, spokojnie, spokojnie. No tylko tępe zwierzory. Jakiś taki... się zrobiłeś bardziej odporny, Grzegorz! No. Rozwiązaliśmy wszystkie nasze problemy małżeńskie? Rozwiązaliśmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dam radę zastrzelić? Dam radę!
Dobra, 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 ale... Gdzie ta kobieta jest? To mnie bardziej interesuje. Raz. Dwa. O, jeszcze wujek Staszek przyszedł na imprezę. Siema. Świetnie, trafiłem w jej chitynowy pancerz, czy chuj wie, jaki tam mam tego pancerz. Boże, jak się żem przestraszył. Dobra, moi drodzy, kończmy. Ankę znajdziemy na następnym odcinku. Cokolwiek by jej się nie stało, gdziekolwiek ona by nie wlazła. To my i tak ją znajdziemy, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i wpadnijcie na fanpage oraz na Instagrama i trzymajcie się, na razie, pa pa!